Po pierwsze tak, już hasłowo słowo kontynuacja bez rewolucji, ale taka kontynuacja, która by pozwoliła na rozwój, to taki zdecydowany. Czyli mamy swoje plany rzeczywiście konkretne, rzeczywiście ambitne, choć nie ponad miarę, nie przerastające nas, tylko zaczynamy z takim planem na najbliższą przyszłość. Ale też z wizją na to, co będzie za 10 lat, bo musimy tak właśnie myśleć o tym, co będzie się działo z uczelnią naszą jako rozwijającą badania naukowe, kształcenie, pozyskującą nowych studentów, czyli stojącą rzeczywiście przed wyzwaniami takimi intensywnymi. I teraz wpasowanie się w ten plan akademickości uczelni, w plan lokalny, czyli wyjście z dbałością o miasto i o współpracę przede wszystkim z mieszkańcami Kalisza, okolic, ale także współpraca z uczelniami tutejszymi, czyli naszymi kaliskimi, współpraca z uczelniami w najbliższych ośrodkach akademickich, czyli przede wszystkim z Poznaniem, Wrocławiem, Łodzią. Ale to w dalszej perspektywie. Ja myślę, że głównie jesteśmy teraz ufiksowani na to, żebyśmy byli jeszcze bardziej postrzegani jako uczelnia potrzebna w mieście Kaliszu. Jako uczelnia, z którego miasto jest dumne, współpraca zatem z władzami miasta. I myślę, że w taki plan jak najbardziej wpisuje się nasze dążenie do tego, żebyśmy byli wspólnotą akademicką, czyli wspólnota między studentami a nauczycielami. Czyli tak, szkoła jest po to, żeby kształcić, żeby była miejscem przyjaznym dla studentów, ale musimy dbać tym samym o kadrę profesorską, czyli o jak najlepszą kadrę. Mamy rzeczywiście. Jesteśmy z tego dumni. Rzeczywiście spore już grono profesorów, którzy są u nas na pierwszym etacie zatrudnieni. Sporą grupę profesorów tak zwanych wizytujących, którzy służą nam swoją wiedzą i swoim poparciem, swoim warsztatem do badań naukowych. I teraz dbałość o to, żebyśmy mieli własny warsztat naukowy, czyli żebyśmy mogli robić badania naukowe u siebie. A ponieważ nie jest to do końca możliwe, czyli musimy też korzystać z zasobów i możliwości poza uczelnią. Ale żeby była dobrze zrozumiana, po pierwsze to, co dzieje się w szkole, czyli nasze własne badania i do tego będziemy dążyć, ale musimy się wspierać też współpracą, no bo to będzie korzystne z pewnością. I tutaj, ponieważ na badania naukowe teraz i na naukę zdecydowanie będziemy stawiać, i to jest to, co mi przyświeca już od dłuższego czasu i co jest taką dla mnie osobiście też bardzo, bardzo ważną sprawą w edukacji, czyli możliwość przeprowadzania badań naukowych. I ponieważ idziemy szerokim frontem, ale jednak przede wszystkim chciałabym tu wspomnieć o konkretach, żeby nie było, że nie mamy na początek skonkretyzowanych planów i też współpracy z naszymi interesariuszami. Więc po pierwsze to są badania nad różnicą między mieszkańcami miast i wsi i to dotyczy naszego wydziału medycznego. Drugie badania nad przydatnością ozonu w dermatologii, też medyczny, nad radem i radonem i szkodliwością przede wszystkim na dzieci. To są bardzo poważne sprawy. I tutaj Wydział Politechniczny, jak również no, ciągle doskonałość kół zębatych, to jest to, co magnificencja rektor tak lubił i o co dbał, więc to na pewno też będzie bardzo
i potrzebne, i też będziemy się starali to rozwijać i dbać, żeby to się nic tutaj nie zepsuło, tylko przeciwnie, żeby była możliwość wykorzystania tej całej aparatury i tego potencjału, który tam jest. No i wśród profesorów, którzy się tym zajmują, muszę wymienić pana profesora Zatońskiego, który jest zatrudniony już w naszej uczelni. To jest znana postać zajmująca się epidemiologią, onkologią. Pana profesora Mathies z Lyonu, który przede wszystkim współpracuje z Uniwersytetem, z Wydziałem Politechnicznym, ale tak na granicy medycyny, więc już teraz ma na ci panowie oboje zresztą mają wykłady na forum 11 zdrowia kobiety organizowanym jak co roku przez nas. Następnie pan profesor Bojarinow też z Uniwersytetu, z Akademii w Nowogrodzie. I z nimi współpracujemy już na stałe i myślę, że jest to współpraca, która mało, że ma już wyniki, to ma taki potencjał.